Przychodzę do Was, żeby opowiedzieć Wam trochę o Human Design. O Human Design i o tak zwanych blueprintach i o tym, czym to jest dla każdego z konkretnych typów energetycznych. Nie będę opowiadała wszystkiego, chciałabym tylko Wam dać taką zajawkę i zaciekawić Was tym systemem, ponieważ jest to dla mnie ogromna, ogromna, gigantyczna przestrzeń wiedzy na temat mnie samej i dla każdego człowieka, danej osoby, gdzie możemy odkryć swoją unikatowość, możemy odkryć swoją wyjątkowość i możemy zrozumieć siebie na niesamowicie głębokim poziomie. I to, co dla mnie było zaskakujące, to było pierwszą rzeczą, jaką zrozumiałam, studiując Human Design, było takie duże zderzenie się z tym, że wszystko to, co mi się wydawało jako moja słabość, jako moja wada, było tak naprawdę i jest tak naprawdę moją unikatowością i jest moją jakością, moją cechą charakteru, ale nie charakteru, który został wypracowany przez lata, tylko charakteru energetycznego. I to było dla mnie takie wielkie, gigantyczne wow, ogromne zaskoczenie, a kolejnym zaskoczeniem było to, kiedy zaczęłam odkrywać siebie i poznawać siebie i rozumieć na poziomie, który nigdy wcześniej nie był mi dany, gdzie stawało się wszystko jasne, dlaczego chociażby to, że zdarza się, że wieczorami jestem dużo bardziej zmęczona, dlaczego lubię spać sama i dlaczego wolę w ogóle spać sama. Wiele, wiele takich rzeczy, z którymi walczyłam, znalazło rozwiązanie, znalazło wyjaśnienie właśnie w systemie Human Design. Więc jakby dzisiaj nie będę opowiadała, skąd się wziął Human Design, nie będę opowiadała Wam o każdym oddzielnie typie energetycznym. Chcę powiedzieć dzisiaj o blueprintach, ponieważ Human Design został stworzony przez kanadyjskiego, spisany, nie stworzony, przez kanadyjskiego biznesmena, który podczas wyprawy na Ibizę, podczas swojego urlopu, w pewnym momencie miał bardzo silny wgląd i ten wgląd sprawił, że on spisywał cały system Human Design przez kilka dni i system Human Design był dedykowany rodzicom. Rodzicom, by mogli być bardziej świadomi uczestnicząc w życiu swoich dzieci. Taki był cel Human Design. To się potem rozwinęło i poszło szerzej. O ile w przypadku dzieci jest to dużo łatwiejsze, ponieważ dziecko, kiedy się rodzi, jeżeli jesteśmy jego rodzicem i mamy tą świadomość, kim jest dziecko, jesteśmy w stanie przy nim inaczej być, inaczej uczestniczyć w jego życiu, inaczej je wspierać, inaczej mu towarzyszyć niż wychowywać, o tyle trudniej jest nam, dorosłym, ponieważ my, dorośli, mamy już za sobą pewne doświadczenia przeszłe. Dzień dobry, Agnieszko, witaj. Cieszę się, że jesteś tutaj ze mną. W ogóle witam Was wszystkich, bo widzę, że kilka osób się zgromadziło, ale nie widzę, kto jest, widzę tylko Agnieszkę, więc miło mi jest przywitać się z Wami, z Tobą, imiennie. Więc dla nas, dorosłych, system Human Design, kiedy go odkrywamy, to pierwsza rzecz, która się dzieje. Dzień dobry, Agnieszko. Jak cudownie, kolejna Agnieszka. Same Agnieszki dzisiaj. Human Design, kiedy zaczynamy go odkrywać jako dorośli, pierwszą rzeczą to jest ogromny, ogromny, ogromny szok, że wszystko to, co ci się wydawało twoją wadą, jest twoją zaletą. I dzień dobry, trzecia Agnieszko. Co za dzień, co za wieczór. Więc dla mnie był to ogromny szok i chcę Wam powiedzieć, że w tym roku, w 2022, miałam półroczną przerwę takiego wyhamowania ze wszystkim, ponieważ nie mogłam znaleźć odpowiedzi i wskazówek, jak ja mam funkcjonować, będąc projektorem, jak ja mam funkcjonować obecnie w swoim życiu. A stało się to nie dlatego, że wszystko super szło, tylko w pewnym momencie, chyba w lutym tego roku, dotarłam do takiego punktu, kiedy i moja praktyka coachingowa, i moje życie osobiste wystrzeliło tak bardzo w górę, że pomyślałam sobie,
To jest jakiś w ogóle szał. I nie wiem, co mam dalej z tym robić. I zaczęłam szukać odpowiedzi, i zaczęłam poznawać human design, i drążyć, i drążyć, i drążyć ten temat. I to, co mnie zaskoczyło, słuchajcie, bo informacje na temat typów i profili znajdziecie to w internecie. To nie jest tak, że jest to niedostępne. Jest to opisane na stronach angielskich i na stronach polskich. Problemem jest nie dostępność tych informacji, tylko problemem jest to, że te informacje są, mogłabym powiedzieć, jak mocno techniczne. I wprowadzenie ich w życie i zrozumienie, jak to przełożyć na życie, jest zupełnie inną bajką. I przez pół roku szukałam kogoś, kto odpowie mi na pytanie, jak funkcjonować jako projektor w biznesie, jak się pokazywać w biznesie, jak prowadzić ludzi jako projektor, jak publikować rzeczy na social mediach, jak w ogóle, co to znaczy być projektorem. I powiem wam jedno. Dotarłam do źródła, do Karen Carey Parker, która współpracowała ściśle, była jedną z osób, które ściśle były związane właśnie z tym kanadyjskim biznesmenem, który potem przyjął imię Ra Uruhu, i on ją prowadził i uczył w latach 90. właśnie Human Design, i dotarłam do niej. I u niej zaczęłam pobierać nauki, ponieważ wszyscy wcześniejsi coachowie Human Design, nikt tak naprawdę nie był w stanie mnie poprowadzić w kierunku, który dawałby mi odpowiedź. Może nikogo nie znalazłam jeszcze, może to się zmieni. Natomiast odnalazłam jedno. Jako projektor. Projektor jest specyficznym typem energetycznym. Ci z Was, którzy są projektorami, kiedy zaczniecie sobie czytać, będziecie mieć takie duże aha, wow, o wow, wow, a potem będzie gigantyczny znak zapytania, co dalej? Co ja teraz mam z tym wow zrobić? Jak ja mam to teraz wprowadzić w życie? I to właśnie się zadziało u mnie. I ja nie wiedziałam, jak mam sobie z tym poradzić. O ile manifestujący generator, czy manifestor, czy generator, czy reflektor, to jest dla mnie przynajmniej, żeby poprowadzić klienta w tej przestrzeni, to nie jest trudne i da się to połączyć wszystko pięknie. O tyle projektor jest kimś dosyć specyficznym. Ja to wczoraj napisałam, że jakbym porównywała do zwierząt, gdybym miała porównać te typy energetyczne do zwierząt, to projektor byłby takim kotem. I teraz wszyscy wiemy, że kota albo się kocha, albo się go nienawidzi. Nie ma pośrodku. I tak jest z projektorem. I teraz zrozumienie siebie jako projektora jest podstawą do tego, żeby w ogóle prowadzić innych w coachingu, czy w terapii, czy w ogóle być osobą, która wspiera innych. To jest absolutna podstawa. Zrozumienie siebie. Bez tego ani rusz, absolutnie, ponieważ projektor jest w stanie wyzwolić w drugim człowieku silne, skrajne emocje i znajdzie się osoba, którą tak strygeruje, że nie ma mowy o w ogóle jakiejkolwiek dalszej pracy, a znowu druga osoba, kiedy otworzy się na projektora, otrzyma od niego ogromną, ogromną dawkę wsparcia, wskazówek, mądrości, prowadzenia, ponieważ projektor jest tak zaprojektowany, zaprojektowany projektor jest tak stworzony, aby wspierać innych na ich drodze życia. I nie mówię tutaj tylko o coachingu, bo to dotyczy wszelkich, absolutnie wszelkich usług, w przestrzeni których ktoś przychodzi po poradę, albo po wskazówkę, albo po pomoc. Ale dzisiaj będziemy mówić o blueprintach, i blueprinty to są te jakości, te dary, z którymi każdy z nas się narodził, a które są czymś wyjątkowym. I dzisiaj chcę o tym powiedzieć, skierować te słowa do was dorosłych, ponieważ każdy z was ma za sobą już pewne doświadczenia przeszłe. Wczoraj wrzuciłam link, gdzie możecie sprawdzić swój wykres Human Design, możecie zobaczyć, kim jesteście, możecie poczytać w internecie o tym, możecie troszeczkę zasięgnąć wiedzy, możecie też głębiej zajrzeć, wchodząc w kolejne i w kolejne warstwy, ale dzisiaj chcę opowiedzieć o tym, jak to jest, że najczęściej te nasze najważniejsze jakości, to, co nas wyróżnia, jest tym, co postrzegamy jako
negatywne, jako wadę, jako coś złego. I ja to obserwuję już teraz, będąc świadoma swojego typu energetycznego i też typów energetycznych moich bliskich i moich córek i mojej rodziny. Wiem, kim dana osoba jest i to niesamowicie jest wspierające w komunikacji, w budowaniu relacji. Nie w manipulowaniu drugim człowiekiem, tylko w budowaniu wspólnie przestrzeni, bo to na tym tak naprawdę polega. Kiedy masz dziecko, które jest projektorem i ty o tym nie wiesz, i drugie dziecko, które jest manifestorem i nie masz świadomości tego, kim te dzieci są, będziesz je traktować tak samo. I to tak samo będzie skrajnie krzywdzące dla każdego z nich, ponieważ każde z nich będzie potrzebowało czegoś innego. I innego twojego, innej twojej obecności, innego twojego towarzyszenia w życiu. I czasem po drugiej stronie kamery siada kobieta, moja klientka i mówi do mnie: Sylwia, nie mogę sobie poradzić ze swoim dzieckiem. Nie mogę go rano dobudzić, kiedy ono wstaje, to już jest godzina 11 albo 12, i wieczorem nie ma na nic siły i jest ciągle zmęczone i najchętniej to by jeszcze w ciągu dnia miało drzemki, a ma 15 lat. I wtedy robimy wykres Human Design i zaglądamy i okazuje się, że dziecko jest projektorem. Mając tą świadomość, jestem w stanie powiedzieć, co jest ważne w przypadku tego dziecka, na co potrzebuje dana osoba zwrócić uwagę, na co potrzebuje zwrócić uwagę matka, że projektor nie jest stworzony do tego, by nie ma w ogóle w sobie pojemności, ogromnej pojemności energetycznej. Nie ma tego w sobie. Przez to, że nie ma tej energii w sobie, nie ma jej energii, nie ma tej energii też do funkcjonowania na co dzień. Pobiera energię z zewnątrz, natomiast sam w sobie nie posiada jej wystarczająco. I to sprawia, że dziecko projektor wieczorem często jest już bardzo zmęczone. Więcej, ono potrzebuje przerw w ciągu dnia, potrzebuje położyć się na drzemkę, potrzebuje pójść samo spać, ale co najważniejsze, dziecko projektor potrzebuje być zauważone, rozpoznane i zaproszone do działania. I mając w porównaniu manifestora, dziecko manifestor jest kompletnie inne. Dziecko manifestor wpada na pomysł, ma jakiś pomysł, mówi wszystkim o swoim pomyśle. Ci, co chcą, angażują się w to, ci, co nie chcą z rodziny, nie angażują się. I to jest pełne spełnienie typu energetycznego manifestora. I manifestor tak działa. Dziecko manifestor ma pomysł i od razu robi. Dziecko projektor, kiedy w ten sam sposób się zachowa, może się spotkać z odwrotną reakcją całego otoczenia. Rodzice, rodzeństwo mogą się spojrzeć i powiedzieć: co? Bez sensu w ogóle, nie, to jest głupie. Jeżeli zadzieje się tak kilka razy, to takie dziecko przestanie w ogóle wychodzić z inicjatywą i z pomysłami. To jest tak potężna rzecz. Inną rzeczą, dziecko, które jest manifestującym generatorem, i to odnieść też do siebie, żeby w ogóle odkryć siebie, manifestujący generator, żeby odkryć, co ma robić w życiu, musi próbować wielu, wielu rzeczy. Jeżeli jest to dziecko, to jak to się będzie przejawiało? Ono będzie uczestniczyło w różnych dodatkowych zajęciach i najczęściej po chwili będzie z nich rezygnowało. I rodzic, który nie wie o tym, nie ma tej świadomości, w pewnym momencie trafi go szlak, bo pomyśli sobie, ile będę tej kasy inwestować, ile ja będę pieniędzy w ciebie łożyć, a ty za każdym razem z czegoś jesteś podekscytowany, chcesz czegoś, na coś chodzić, chcesz z czegoś korzystać i się wycofujesz po dwóch zajęciach i rezygnujesz. I to jest natura manifestującego generatora. Musi próbować wiele rzeczy. Czasem może się zdarzyć, że będzie na pięciu dodatkowych zajęciach i będzie na każdych uczestniczył, w pewnym momencie ze wszystkich zrezygnuje i wybierze pięć kolejnych. I tak jest okej. Tak funkcjonuje manifestujący generator. Agnieszku, gratulacje, że jesteś manifestującym generatorem. Tak to wygląda. Z drugiej strony generator
Dziecko generator wybrać ma jedno zajęcie dodatkowe. Te, które poczuje wewnętrznie w brzuchu, że jest na tak. I kiedy ono pójdzie w to, ono będzie rzeźbiło i rzeźbiło i rzeźbiło i cały czas skupiało się na tym jednym. I teraz jak dla takiego dziecka generatora dorzucimy pięć kolejnych, to ono będzie wyczerpane z energii i będzie nieszczęśliwe. Tak ogromna jest różnica, kiedy rozumiemy, kim jesteśmy. I to dotyczy nas, dorosłych też, ponieważ kiedyś byłaś dzieckiem, kiedyś byłaś dzieckiem, ale teraz jesteś dorosła, jesteś dorosły i ta zasada funkcjonuje cały czas. A więc wyobraźcie sobie to w przestrzeni rozwoju osobistego. Manifestujący generator, żeby odkryć, co jest dla niego, musi robić wiele rzeczy naraz. Czyli na przykład będzie uczestniczył w 10 warsztatach u różnych mentorów i coachów. I to będzie ok. Generator, żeby odkryć, co jest dla niego, musi się skupić na jednej rzeczy, na jednym kierunku, na jednym torze i na jednym prowadzącym. I podjąć decyzję odnośnie prowadzącego nie na szybko, nie od razu, tylko dać sobie czas i działać w zgodzie ze swoim autorytetem i ze swoim systemem. Projektor musi być zaproszony, to znaczy, że sam nie może wybrać dla siebie. Musi poczekać, aż zostanie zaproszony przez kogoś. I to jest kluczowe. I wewnętrznie potrzebuje działać również w zgodzie ze swoim autorytetem, poczuć, że to jest rzeczywiście to, do czego chce przystąpić, że to zaproszenie jest tym, z czego chce skorzystać, bo jeżeli nie, to dziękuję i nie. I różnica, kochani, jest gigantyczna. Różnica jest tak kolosalna, że kiedy my wybieramy coś, co nie jest z nami zgodne, kiedy podejmujemy decyzję, tak jak manifestor, ponieważ jest to jedyny typ energetyczny, który podejmuje decyzję na pstryknięcie palcem, i to on wpada na ten pomysł i on podejmuje decyzję, wszystkie pozostałe cztery typy energetyczne potrzebują czasu, żeby podjąć decyzję. I teraz, co się dzieje, kiedy na przykład ty trafiasz na warsztat Tony Robbinsa. Nie trafiasz. Jesteś zainteresowany warsztatem Tony Robbinsa. Wyrażasz zainteresowanie i nagle, jako generator, wyrażasz zainteresowanie warsztatem Tony Robbinsa. I nagle nie jesteś jeszcze pewien, rozpoznajesz, co jest dla ciebie, a co nie. I nagle dostajesz jeden, drugi, trzeci, czwarty telefon i ktoś z zespołu Tony Robbinsa atakuje cię i atakuje i atakuje i mówi: no podejmij decyzję, wybierz, wybierz, zobacz, tu jest świetna oferta, masz 40 minut na podjęcie decyzji, bo potem będzie dwa razy tyle. I ty to robisz. Gwarantuję ci, że kiedy przystąpisz do tego warsztatu, będziesz żałować, ponieważ nie podejmujesz decyzji w zgodzie ze swoim czuciem, ze swoim autorytetem, tylko podejmujesz ją pod wpływem presji. A jako generator nie możesz tego robić. Jako generator potrzebujesz czasu, żeby podjąć tą decyzję. Więcej, jako generator, to nie ty inicjujesz akcję, to nie ty szukasz, to ciebie masz znaleźć. I teraz to znaleźć ciebie może w różny sposób, bo możesz otrzymać maila, gdzie będzie zatytułowany mail z twoim imieniem i nazwiskiem. I to już będzie to, że dana rzecz, czy dana osoba ciebie odnajduje. Ale kiedy to ty rano wstajesz i budzisz się i mówisz: poszłabym albo poszedłbym na jakiś warsztat i zaczynasz szukać, to twój autorytet wewnętrzny, który wspiera cię w podejmowaniu decyzji, nie uaktywnia się. Będę nagrywała live jeszcze o autorytetach, więc na pewno jeszcze o tym będę opowiadała, ale idąc dalej. Najbardziej ekstremalnym typem energetycznym, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, jest reflektor. Reflektor, który potrzebuje 29 dni na podjęcie ważnych życiowych decyzji.
I to są wszystkie kluczowe decyzje, na przykład takie jak kupno domu. I wyobraźcie sobie, że reflektor, człowiek, który jest typem energetycznym reflektora, idzie do agencji nieruchomości i tam pojawia się super ekstra oferta, i on musi w ciągu tego dnia podjąć decyzję. Jeśli podejmie tą decyzję w ciągu tego dnia, to co będzie czuł, to będzie czuł frustrację, złość, a będzie zły sam na siebie, będzie miał wątpliwości, będzie próbował się wycofać z tej oferty. Tak poważne są konsekwencje tego, kiedy nie mamy świadomości, kim jesteśmy. Ta świadomość ogrom rzeczy zmienia w naszym życiu. Daje nam możliwość spojrzenia na siebie, zrozumienia siebie, poznania siebie od strony, od której nigdy wcześniej nie było nam dane siebie poznać. Co w takim razie, kiedy odkrywamy swoje jakości, odkrywamy swoje talenty, ale co się dzieje, jeżeli jako dziecko to, co było w nas wyjątkowe, było zawstydzone, albo skrytykowane, albo ocenione? Co jeżeli dziecko projektor było uznane za śmierdzącego lenia, bo nie ma tyle siły i energii, co dziecko generator? Co jeżeli dziecko manifestor ciągle proponowało różne pomysły, miało, wpadało na różne pomysły i wszyscy te pomysły łapali i akceptowali, a dziecko reflektor było odsuwane na bok i żaden pomysł nie był brany pod uwagę? To co wtedy? Wtedy to, co jest naszym blueprintem, to, co jest naszym darem, naszą jakością i naszym talentem, zostaje straumatyzowane. I odchodzimy od siebie. Nie chcemy być już tą osobą i szukamy bycia kimś innym. I wszyscy chcą być manifestorami. Jak w reklamie Nike. Just do it. Wszyscy chcą podejmować decyzje z głowy, szybko, od razu, natychmiast, a potem mierzą się z konsekwencjami tych decyzji. Decyzja, która jest podjęta niezgodnie z Twoją strategią, to frustracja, to poczucie beznadziei, to wypalenie zawodowe, to brak energii, to wściekłość i złość. Każda decyzja, którą podejmujesz nie w zgodzie ze swoją strategią, konsekwencją jej są emocje, które czujesz. I ludzie myślą, że wypalenie zawodowe jest dlatego, że się wykonuje za dużo jakiejś pracy. Wypalenie zawodowe jest niczym innym jak wypaleniem energetycznym, ponieważ to, co robisz, nie jest zgodne z tobą. I my nie mamy tej świadomości często. Więc pierwszym krokiem jest zrozumienie swoich jakości. Ciebie jako manifestora, że podejmujesz decyzję z głowy i to jest okej. Okay. I masz te decyzje podejmować szybko. Ale to, co jest ważne, żebyś o tych decyzjach informował wszystkich dookoła. Ponieważ to jest klucz do Twojego sukcesu. Wszyscy dookoła, którzy są w jakiś sposób związani z Twoją decyzją, muszą być poinformowani. Jeśli jesteś manifestującym generatorem, próbuj wielu rzeczy. Sprawdzaj, co z tobą rezonuje, a co nie. Jak się dana rzecz ma do innej. Testuj i rób nawet 10 tysięcy rzeczy naraz, bo taka jest twoja natura i to jest ok. Ale jeśli jesteś generatorem, skup się na jednej, ponieważ twoim celem jest dążenie do mistrzostwa, a mistrzostwo osiągniesz tylko i wyłącznie drążąc daną rzecz w kółko i w kółko i w kółko od nowa, sięgając coraz głębszych warstw danej rzeczy. Jeśli jesteś projektorem, pamiętaj o tym, że nie masz tyle energii, co inne typy energetyczne. I potrzebujesz dużo więcej odpoczywać. I nie jesteś zaprojektowany, by pracować od 7 do 15 albo od 9 do 17, ponieważ potrzebujesz mieć przerwę w trakcie pracy. I tu doskonałym zawodem dla ciebie będzie wszystko, co jest. Gdzie jest konsulting, gdzie możesz decydować sobie o tym, jak wygląda Twój dzień pracy i robić przerwę w ciągu dnia. I nade wszystko kluczowe, byś kładła się spać. Nie wtedy, kiedy jesteś zmęczony, ale godzinę przed
planowanym czasem pójścia spać, żeby wszystko to, co nie Twoje, odeszło od Ciebie. Jeśli jesteś reflektorem o tych najważniejszych decyzjach życiowych, potrzebujesz podjąć je, dając sobie czas 29 dni. I ktokolwiek Cię zmusza i naciska, że masz to zrobić szybciej, nie słuchaj tej osoby. Ty musisz to podjąć według swojego systemu, według swojego autorytetu i w zgodzie ze sobą. I każdy z nas doświadczył w życiu takiego momentu, w którym podjął decyzję w zgodzie ze sobą i wszystko popłynęło. I każdy z nas też doświadczył takiego momentu, kiedy decyzję podjął zupełnie inaczej. I kilka dni temu opublikowałam pewien post. Post o tym, że nie zostajesz coachem, by mieć na rachunki, ale po to, by pomagać innym. A wczoraj opublikowałam nagranie audio, króciutkie, 6-minutowe, wyjaśniające, co miałam na myśli, pisząc ten post. To, do czego chcę jednak nawiązać, bo tutaj obiecałam dla Jacka, który do mnie napisał, żeby określić dokładnie, co oznacza stwierdzenie, które użyłam na koniec tego nagrania audio, w którym powiedziałam, że pieniądze są wypadkową tego, kim jesteś, a nie tego, co robisz. I to jest potężna rzecz, żeby zadać sobie to pytanie i sięgnąć głębiej, co pod nim jest schowane, co to znaczy, że pieniądze są wypadkową tego, kim jesteś, a nie tego, co robisz. Kluczowe jest zrozumienie, że my jako ludzie narodziliśmy się tutaj, przyszliśmy tutaj na ziemię nie po to, żeby żyć w cierpieniu i udręce, i chorobach, i bólu, tylko po to, żeby żyć z lekkością i szczęśliwie. Ale by tak się stało, potrzebujemy żyć w zgodzie ze sobą, prawdziwymi. Dotrzeć do tego, kim jesteś naprawdę i ułożyć życie pod siebie prawdziwego, pod siebie prawdziwą, żyć w zgodzie ze sobą, w zgodzie ze swoimi jakościami, w zgodzie ze swoim schematem podejmowania decyzji, w zgodzie z tym, kim jesteś naprawdę. I kiedy my podążamy tą ścieżką zgodną z naszym typem energetycznym, zgodną z tym, kim jesteś naprawdę, wówczas wszystko, co będziesz robić, będzie przekładało się na wzrost pieniędzy na Twoim koncie, ponieważ pieniądze będą tylko wypadkową Twoich działań, tylko albo aż. Kiedy robisz coś w zgodzie ze sobą, dajesz temu ogromną uwagę, pasję, staje się to Twoją wręcz misją i chcesz to robić, a kiedy chcesz to robić, wkładasz w to energię, energię miłości, energię radości, energię kreacji, tworzenia z lekkością, ciągnie Cię do tego. Nie jest to coś, co musisz robić, tylko jest to coś, co chcesz robić. A więc wibracje i energia, która jest wokół tej przestrzeni i tego, co tworzysz, jest zupełnie inna niż wtedy, kiedy robisz coś, bo ci się wydaje, że na tym zarobisz pieniądze. I ja o tym wspominałam właśnie w nagraniu audio wczoraj, że czasem ludzie wybierają bycie coachem, bo widzą, że ktoś świetne pieniądze zarabia. Widzą takiego Grzesiaka i mówią, o wow, ten to kupę kasy zarabia. Albo widzą Kamilę Rowińską i mówią, o wow, ja też będę milionerką. I jeżeli to jest kierunkiem i powodem, dla którego chcemy być coachem, to jest kiepski kierunek, dlatego że początki bycia coachem oznaczają, że potrzebujesz mieć klientów i żeby tych klientów zdobyć jest potrzebny czas. Jeżeli nastawiasz się tylko i wyłącznie na pieniądze i pieniądze są twoim motywatorem, bardzo szybko ten motywator zniknie z twojego życia. Z drugiej strony, jeżeli ktoś zostaje coachem, by mieć na rachunki, uwaga, na rachunki, a nie być bogatym, to znaczy, że z tego coachingu chcesz absolutne minimum. To moje pytanie wtedy, kogo chcesz coachingować i w czym? Bo na pewno nie w rozwoju, ponieważ rozwój to jest wyjście poza sferę, poza strefę komfortu. Nie wiem w czym. Pewnie jakieś są przestrzenie. Teraz mi nie przychodzą one do głowy, ale nie wiem. Nie wiem, w czym można by wtedy daną osobę coachingować. No chyba, że te rachunki są rzędu kilkuset tysięcy. A też tak może być. Więc może cofnę to stwierdzenie, ale myślę, że każdy z Was będzie wiedział, co miałam na myśli.
Więc, kochani, kiedy zostajemy, kiedy docieramy do siebie i stajemy się sobą, to nie jest prosty proces. Nie mówię, że jest to super łatwe, ponieważ potrzebujemy zdjąć z siebie wszystkie maski. Potrzebujemy zdjąć z siebie wszystko to, co do nas przylgnęło i to, co na siebie nałożyłyśmy i nałożyliśmy, a jako osobowość sztuczną, fake osobowość, która nie jest nami prawdziwymi. I my to przyjęliśmy po to, żeby osiągnąć coś w życiu. Kiedy byłaś dzieckiem, chciałaś zainteresowania rodziców, chciałeś akceptacji rodziców, więc zaczynałeś być jakiś poprzez obserwację otoczenia, aby to otrzymać, ale nie byłeś sobą. Często zdarzało się, że będąc sobą, otrzymywałeś coś zupełnie odwrotnego. I z czasem, na przestrzeni lat, wykształciła się w tobie osobowość, która jest osobowością składającą się z ogromu masek ego. I dopiero kiedy zaczynasz ściągać te maski z siebie, dopiero wtedy jesteś w stanie poznać siebie prawdziwego. I to jest często duże, duże zderzenie się z tym, kim byłeś dotychczas, a z tym, kim jesteś naprawdę. To jest dla tych z was, którzy chcą sięgnąć głębiej w tych tematach, bo oczywiście jest taka możliwość. Jest kilka przestrzeni, do których was zapraszam. Pierwszą z nich jest warsztat, który zaczyna się, masterclass, który zaczyna się w piątek. Masterclass potężny, jest on dedykowany kobietom i pracy z toksycznym wstydem. I będziemy tam ściągać właśnie te maski ego, które my jako kobiety przyjęłyśmy na siebie, które my jako kobiety nałożyłyśmy na siebie i stałyśmy się tak naprawdę kimś zupełnie innym. Podczas tego 10-dniowego masterclassu będę was prowadziła w tym procesie głębokiej pracy i oczyszczenia, uwolnienia z toksycznego wstydu. Jest to też taki przedwstęp do tego, co będziemy robić na kolejnym warsztacie, który pojawi się prawdopodobnie pod koniec listopada, dotyczącym uzdrowienia seksualności. Drugą przestrzenią, do której was zapraszam, to empowerment. To też jest przestrzeń dla kobiet. I jest to przestrzeń, która jest swoistym programem dla twojego wzrostu. Przestrzenią, gdzie tak naprawdę w bezpieczny sposób możesz odkrywać siebie prawdziwą, możesz wracać do siebie prawdziwej, uczyć się technik, poznawać narzędzia, w jaki sposób sobie radzić z emocjami, jak się sobą opiekować, jak odkrywać swoje potrzeby, jak się komunikować z innymi. Wiele, wiele rzeczy będziemy tam wspólnie robić i tworzyć. I jest to program, który do 22 listopada jest programem bezpłatnym, a po 22 listopada będzie on w takiej symbolicznej kwocie, będzie kosztował 5 funtów miesięcznie. I trzecią przestrzenią, do której was zapraszam, to oczywiście sesje indywidualne ze mną, praca jeden na jeden. Jeżeli tylko masz ochotę, zapraszam cię serdecznie. Szczegóły tutaj sesji indywidualnych znajdziesz na mojej stronie internetowej sylwiapówek.com. A dzisiaj życzę wam cudownej, wspaniałej środy, reszty środy, wieczoru środowego i do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Jeżeli będziecie mieć pytania odnośnie Human Design, czy jeżeli byście mieli ochotę odbyć ze mną sesję Human Design, to również was serdecznie do tego zapraszam. Nie ma tego na mojej stronie internetowej jeszcze, wkrótce się to pokaże. Koszt takiej sesji to 250 funtów, to jest taka cena regularna, ale w listopadzie, w wyjątkowym miesiącu, te sesje są po 150 funtów. Jeżeli macie ochotę, taka pełna sesja, która trwa około 2-3 godzin, na której rozmawiamy dokładnie, opowiadam dokładnie, czym dany typ energetyczny jest w twoim przypadku, jak to przełożyć na życie, jak to wprowadzić w życie, jak to zaaplikować i zmienić. O tym rozmawiamy na tej sesji długiej, a potem po tygodniu mamy taką sesję konsultingową 30-minutową, żeby zobaczyć, jak idzie ci to wprowadzanie w życie. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję, że byliście. Cudownego wieczoru, kochani. Do zobaczenia, do usłyszenia. Ściskam was.